Czyszczenie laptopa to też bardzo istotna sprawa. Tutaj nagrałem filmik, żebyście zobaczyli, jak laptop wygląda od środka. Natomiast czyścić należy o te elementy. To są wentylatorki, chłodzenie. I tutaj w miejscu połączenia tego wentylatorka i wyjścia, tutaj gdzie kratka się zaraz zaczyna i gdzie są radiatory, zbiera się najwięcej kurzu. I tu trzeba zawsze przedmuchać. Można to zrobić za pomocą sprężonego powietrza lub po prostu odkurzaczem, czyli wyciągnąć powietrze ze środka na zewnątrz, tak żeby nic nie zostało. Można też rurę od odkurzacza tutaj przyłożyć, to wtedy pociągnie w drugą stronę. Wentylator spokojnie może sobie działać w obie strony, jemu się nic nie stanie. Także tak to wygląda.